Witam, dzień dobry, lecimy już do Stanów. Będzie lot. Przydarzyła się też przygoda. Proszę bardzo, ktoś chyba za mocno rzucił. I moja walizeczka niestety pękła w dwóch miejscach. Mieliśmy jechać na pociąg, znaczy iść. Okazało się, że trzeba czekać pół godziny. Więc stwierdziliśmy, że bierzemy po prostu Ubera i jedziemy. Tak, i powiedz jeszcze, że kupiliśmy bilety na pociąg, jeszcze na metro kupiliśmy bilety. Kupujemy bilety, nie wiemy na co. Tak, bo nie wiedzieliśmy co jest co, więc kupiliśmy i na to, i na to. Posiedzieliśmy chwilę, pogadaliśmy sobie ze starszym panem i stwierdziliśmy, że jedziemy jednak Uberem. Gdzie my jesteśmy? Jasna cholera, Stany. American Top Team jest tutaj. Proszę o, o zaraz nakręcę tam logo. Ale ogólnie no nie mogę w to uwierzyć, że tu jestem. No jest. Już poniedziałek. Zaczynamy treningi. Po co ty się perfumowałeś, jak ty nie jesteś w Polsce i nikt cię tu nie zna? Nie perfumowałem, dezodorant. No to po co ty się dezodorantowałeś? 30 stopni na polu i co? Znaczy na zewnątrz? Po co się, nie? My jesteśmy zawsze mistrzami czystego pokoju. No. A to jest nasz pierwszy dzień dopiero. Tak, widzicie co tu się dzieje. Słuchajcie, tutaj jest nasz hotel. A tutaj jest American Top Team. Proszę bardzo. Teraz idziemy. Co to, małpy? Bierz tam na zapasy i zobaczymy jak tutaj zawodnicy się mają, czy mają dobrą formę. A, i jeszcze chciałem powiedzieć, że niestety nie można tutaj nagrywać w środku klubu, więc jedynie może jakieś relacje będę dodawał. I jeszcze dzisiaj mamy spotkanie z wujkiem Samem z Ameryki, ale to zobaczycie jak przyjedzie. O co chodzi? No, wujek sam przyjeżdża, kurczę, z Ameryki. No. Słuchajcie, mamy klub, mamy hotel i mamy też dżunglę, także co mogę więcej powiedzieć, no? Zwijam, na razie. No idź, jak już powiedziałeś, to teraz idź. Tam są krokodyle. Nie, ale serio są to krokodyle. I to jest normalnie chyba dom Tarzana, czy tam Tarzana. Nie, powiem szczerze, nie ma szans, nie wejdę, obsrałem się. Wczoraj szliśmy do sklepu. Tą samą drogą. To trzy żaby spotkaliśmy. Ja trzy żaby. Jedna mi skoczyła przed nogami i ja tylko tak, patrz. Nagraj. Ja tak, idę i tak. Nie wiedziałem co to jest, no nie? Potem idziemy dalej. Jaszczurki. Za chwilę spotkamy pewnie gekony. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. No takie rzeczy w Polsce nie ma, no to co człowiek ma wiedzieć? Nie wiem, że tutaj jaszczurki i żaby skaczą po tym, po chodniku, nie? Wujek sam z Ameryki! Siemano! Siemano, baby! I drugi wujek, z Polski! Z wujkiem Samem jedziemy. Jedziemy tutaj amerykańskim dużym samochodem. Jest pięknie. Jak się smarowało Mateuszowi plecy? Super. Posmarowałem Mateuszowi plecy. Tak. Jak? Dobrze? Pali. On jest bardzo delikatny. Tak. Jak zobaczył, że się 30 posmarował, to stwierdził, że się musi 50 posmarować i żeby go jeszcze raz posmarował. Tak mu się podobało. No i ogólnie jesteśmy tutaj w takim zajebistym miejscu. Karolina Kowalkiewicz, zawodniczka UFC. Tam przed chwileczką pływaliśmy. Fajnie było. Zaraz palę tu skok na główkę. No dobra, nie, bo mnie krzyczą ochroniarze. Nagrywasz? Słuchajcie, taka sytuacja, lecimy sobie z Dominikiem, nie? No ja mówię, kurczę, chyba lekko mnie przypaliło, nie? Bo tak coś czuję, że się opaliłem. No, że ja też się lekko przypaliłem. No i tutaj idę sobie do łazienki, nie myję sobie rączki, odwracam się, patrzę, a tutaj takie coś. Szczerze, nie sądziłem, że się tak opalę w ciągu 20 minut. Proszę bardzo, pieczę. Śmierdzi to coś. Ogólnie przyjechaliśmy pierwszy dzień do Ameryki, chcieliśmy zjeść steka, ale wujek Zawor nas wziął na polską kiełbasę. Tak jest. Polski żółt. Kolejne miejsce, Delphi's Beach, tam jest plaża. Ogólnie klimat zajebisty, szczerze powiedziawszy to trochę mi się przypomina część... Międzyzdroje. Nie, szybkich i ściekłych. O, proszę. Dawaj drifta! No jest, pierwszy znają, kurwa, nie będę popisywał.
Słuchajcie, molo w Sopocie, wejść się nie da? $2. Ty, płacimy $2, żeby tam wejść? Ile jest w Sopocie za ten, za wjazd? 7 zł. Ty. Idziemy? Padolce, tak? Czy? Nie no, na molo nie weszliśmy, bo się okazało, że nie można z kamerą wchodzić. Trzeba mu zostawić tą kamerę w środku, więc stwierdziliśmy, że jednak nie zostawiamy kamery za dolara i idziemy na plażę za darmo. Polaczki. Idziemy na burgera. Ale mają zajebiste smaki. Mają ciasteczka z karmelem. Wiesz, żarłeś dzisiaj paczkę M&M'sów, kurwa, wczoraj zeżarłeś słodycze? Nieprawda. Ej, te panie się na mnie patrzą, myślą, że jestem jakiś f***y dorosły. Nie wiem, o co im chodzi. Dawidek, wróć, to wiesz. Ja tu się patrzę, nie? I podłóż ten dźwięk. O. Forfiter. Popatrz, jaka Franca. Hej, wskoczyłby mi do tego, Holanek, ale wyłącz się na chwilę. Możemy potypować jakieś walki, nie? Na pewno na pierwszy rzut oka się rysuje Michał Matela z Paczuskim. Raz, to jest mój idol, więc na pewno będę mu kibicował. Chciałbym, żeby wygrał tego wieczoru. Mi się wydaje, że wygra Michał Matera przez decyzję. Myślę, że będzie go obalał w tej walce i skończy się walka po prostu na całym dystansie. Gleba Głowacki to jest otwarcie karty i podejrzewam, że tutaj będzie mocna bitka. Wydaje mi się, że walka się skończy przed czasem. Stawiam tutaj na Glebę. Ma ogromny charakter do walki i tak mi się wydaje, że jakimś takim jednym ciosem może posadzić na deski Głowackiego. Ciekawe, czy na przykład będzie ktoś chciał jakiś pater wykorzystać, żeby się na przykład nie męczyć, no nie? Myślę, że na pewno jakieś tam treningi parteru robią, ale raczej ta walka będzie w stójce. No a twój rywal, nie rywal, Saladin Parnas? Saladin Parnas i Marian Ziółkowski, to jest walka, na którą najbardziej czeka na tej karcie. Myślę, że może to ugrać Marian. I też mi się wydaje, że właśnie przez decyzję, że ta walka będzie albo bardzo widowiskowa i się skończy szybko, albo taka mozolna, 25 minut, taka wiesz, walka trochę szermierka, no nie? Szermierka na pięści i nogi. I wydaje mi się, że Marian na punkty może to wygrać. A pan Mariusz Pudzianowski ze szpilką? Mariusz Pudzianowski ze szpilką. Wydaje mi się, że walka może się skończyć szybko. I też mi się wydaje, że może być to właśnie w parterze. Że Pudzian obali szpilkę i gdzieś go tam czasami zasypie. Myślisz, że nie ma szpilka szans w tej walce? Nie no, szansę ma. Oczywiście każdy ma szansę. Aczkolwiek no Mariusz naprawdę dużo walk stoczył w tej organizacji. No jest trochę w tym MMA. Wiesz, czym to się je. Wydaje mi się, że może szybko wejść w nogi i być po robocie. Siemano. Właśnie czekamy na pociąg do Zakopanego. Z Delphi Beach, Zakopane. Za 70 zł. Będziemy za tydzień, ale jak 70 zł to warto. No i słuchajcie, dzisiejszy trening, sparingi, nie wiem, przez godzinkę, no trening sparingowy, tak 5 rund po 5 minut. No i zajebiście, cieszę się bardzo. Czuję, że poziomem nie odstaje jakoś. Zostaję opóźniony, że to jest za gościa. Przepraszamy za utrudnienia. Gość, i tak, jeśli chodzi o poziom, to nie odstaje jakoś super, więc bardzo mnie to cieszy. Mam taką kolejną motywację, że da się, nie? Że jakby stany nie są jakoś bardzo, bardzo wysoko nad nami, że nie możemy się zmierzyć z tym wszystkim, tylko tak naprawdę no, przyjechałem tutaj i czuję, że mój poziom jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki i fajnie, bo można sobie tak wszystko to mentalnie poukładać i na pewno to zaprezentuję w kolejnych walkach. Powiedz imię na nic. Jesteśmy w słonecznym maja. Little Havana. Little Havana. Jakbyście... Kurczę, jak tu pachnie. Szkoda, że się nie da przesłać zapachu. Śmierdzi tu coś. Teraz idziemy jeść. Teraz idziemy jeść. Patrz tu. Zajebista bułka zrobiona. I tacos. I tacosy. Pojad strasznie, nie? No nie wiem co powiedzieć, no po prostu jestem najedzony. Zjedliśmy zajebiste churrosy. Pierwszy raz miałem okazję. Są takie pałki z cynamonem, w środku jest karmel i dodatkowo był taki sos z białej czekolady, no
Jak jesteście w Stanach, polecam. Robert mówi, że jadę jakieś pałki. Czurasu, jakie pałki? No. To jest wstęp do tego. Co, ten co on gada? No. Wstęp za kamerą. Dominik, ile tam było tej tekili? Jeden kieliszek tylko. No. Nie, ogólnie idziemy teraz do jakiegoś tam... Gdzie idziemy? Jesteśmy na Little Havana, a wszystko nam to zorganizował wujek Zabor, tak, który otwiera ogólnie taką biuro podróży mini tutaj. Masz tu jaki mural? Elvis. I jak będziecie chcieli przyjechać do Miami i wynająć samochód, to się będziecie musieli zgłosić do wuja sama do Zabora. Wuja sama, tak jest, Zabora. Ale teraz idziemy na taki deptak. Na cygara teraz chyba idziemy. Nie cygara, ja nie palę. Wujek będzie palił. A, no a potem idziemy na właśnie jakiś deptak. Nie Krupówki w Zakopanem, tylko takie Miami. Na Międzyzdrojach na deptak. Międzyzdrojach, na te odciski, co tam są gwiazdy. A są tam? Są. Ale no, ale tutaj stary nie. Pazura. A no, dobra. To ogólnie to jest tak, że są koguciki. Ci kury? Koguty, no. Koguty. Tych kogutów nie można w ogóle ruszyć. Ale to chyba na Palm Beach. Aha. No ale ogólnie tutaj też są te koguciki. Zapytajmy się Zabora. Zabor, to tutaj też nie można, z tymi nie można trąbić na koguty, bo będzie mandat, czy? To jest chorito. Chorito, nachos i pancha. Pancha, sancha. Co tu poważnie można dostać mandat? Uważaj na gardło, złap się tak. Złap się, bo naprawdę to nie ma żartów, nie? Bo ostatnio jak pancha wzięliśmy na walki, to wyżerała kształt. Ale na Q-Eście jest tak, że jeśli tkniesz w ogóle koguta, to możesz dostać mandat, a jak go zabijesz, to możesz normalnie mieć sprawę i możesz iść do więzienia. To jest... są jaja. Robert, gdzie jest twoja gwiazda? Gdzie jest Robert Durala? Co? Real Dolas. Tu jest... Jest! Rocco z Kifierdzi. Jest! Rocco. Ty, Dawidek, on to zrobi. Będzie tu Robert Durala, patrz. Ożesz ty urodziny. Jak się czujesz jako 25-latek? Stary chłop, no co nie? No, stara dupa. Stara dupa. Fajnie, że dzisiaj spędzę urodziny na macie American Top Team, czyli prawdopodobnie najlepszego klubu na świecie. I nie przeszkadza mi to, że jestem teraz starszy. Zobaczymy, czy będziesz taki zadowolony po treningu. Będę. Zajebisty trening. Robert, czemu robiłeś tylko z 58 kilowcami i to jeszcze no, tak jak było. No, mi się wydaje, że dobrze mi tam się pokazałem nawet, że nie odstawiałem jakoś super. Kurczę, ja nie lubię takich zapasów robić, nie? Ja już mówiłem, że wolę robić MMA, bo jak ktoś tak mi stoi, to ja od razu czuję, że mu kolano mogę wypierdzielić, nie? I ja nie lubię tak robić, ale robiłem. Trzeba było robić. Trochę wieje. Ale coś. Ale ty, nie tak moja kurwa. Pojedzone. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wujek sam zadbał o to, żeby były mocne burgery. Nie wiem, co tam było jeszcze, bo tam był tak, najpierw był burger, a potem... Ale ile razy cię wołaliśmy na te burgery? Ile razy? No kurczę, no musiałem pogadać z dziewczyną, z mamą, no. Robert, obiad! Obiad! Wujek, Zabor woła na obiad, chodź! Wydarzyła się taka sytuacja, że zatrzasnęliśmy drzwi. Druga karta została w pokoju, trzeba znowu na tą. Już nam wstyd. Panią recepcjonistkę, żeby nam dała kolejną. I zapyta się where are you from, mówisz Poland i ona mówi ja. Drugą kartę Matoły zaczesnęły, nie? No i takie sytuacje tutaj. Po treningu się nie myśli, człowiek jest w ogóle myślami gdzie indziej, zaczeskuje się drzwi, no i karty nie ma, nie? I teraz co? Chcemy coś wziąć, nic nie weźmiemy. Czemu masz tak podwinięty rękawek jak burak z Polski? Bo jestem burakiem z Polski. Cały czas trzeba smarować rękę, patrz, nie wiem czy widać, ale jest czerwona. Cały czas trzeba smarować, cały czas, bo inaczej tatuaż wyblaknie i nie będzie tego efektu, co bym chciał mieć. To jest Gold Digger. Właśnie co to jest? No, wytłumacz. Dawidek, weź tutaj daj taką, wpisz w Google i zrób takiego screena i tutaj wklej, co to znaczy. I w nagrodę, co można dostać? No co można dostać? Proszę na ciebie. Złotą łopatę. We forgot second time card from the room. Yeah, sorry for that. Sorry. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Szkoda, że nie można nagrać tego klubu. Ale... Może nagramy pusty chociaż, nie? Może nagramy jakieś pusty. Przebitki. Tak, ale naprawdę jest petarda. Czerpać wiedzę od takich zawodników i tych trenerów. No petarda. Byłem teraz na treningu technicznym u Mike'a Browna, to tak trenować tutaj. Oni mają wszystko, wiesz, zajebiście przemyślane. Plan, rozegranie, wszystko. No naprawdę widać, że ten trening jest
na najwyższym poziomie, no nie? Cieszę się, że mogę tutaj być 2 tygodnie i na pewno myślę, że będę tutaj wpadał częściej. Tylko nie sam. Nie, ale ogólnie samemu tutaj to ciężko by się żyło, bo wiesz, zawsze jest tak, że okej, jest trening, potem jest drugi trening, co nie? Ale no między tymi treningami musisz coś robić. Tutaj akurat treningi, co jest dziwne dla nas, ale no trzeba się przyzwyczaić, że na przykład trening rano to nie jest wcale rano, że na przykład godzina 8, tylko jest godzina 11, 12 i potem kolejny trening jest o 17, czyli tak naprawdę jeżeli trening trwa 2 godziny, kończysz trening o 14, masz 2 godziny i potem znowu musisz przyjść na trening, nie? To jest bardzo mało odpoczynku. W Polsce zazwyczaj odpoczywamy pół dnia i idziemy na kolejny trening, ale oni tutaj to tłumaczą tak, jakby masz od razu po treningu iść spać i wrócić na kolejny i potem kiedy kończysz ten trening o godzinie 18, to już masz cały ten wieczór dla siebie i kolejny dzień o godzinie 11 przychodzisz na trening, więc masz bardzo dużo regeneracji i bardzo dużo czasu poświęconego na sen. Dzięki naszym sponsorom możemy mieszkać w komfortowym hotelu. Tak naprawdę mamy tutaj 20 metrów od klubu, także z klubu od razu do hotelu i dzięki naszym sponsorom możemy tak sobie tutaj mieszkać komfortowo. Dziękuję firmie Novi, Blachostal, Mako TSL, Aquaplus, Marpanel, Fortuna i to są te firmy, które dołożyły cegiełkę do tego wyjazdu, do tych przygotowań i bardzo im za to dziękuję.